Witajcie w kolejnym filmie z doświadczeniami warsztatowymi. Ten film nie będzie taki sam jak poprzednie trzy filmy związane z lampą EL84, a to z kilku powodów. Po pierwsze, miałem trochę nagranego materiału, ale podczas burzy nie było mnie w domu i nie wyłączyłem komputera sieci i mam po płycie głównej, mam po procesorze i nawet po dysku twardym. Nie opłaca mi się odzyskiwać informacji z tego dysku twardego, więc trochę materiału nie będzie umieszczonego w tym filmie związanego z lampą EL84. Druga rzecz, zmieniłem pracę, więc będę mieć jeszcze mniej czasu na YouTube'a i zabawę związaną z lampami, także być może filmy będą się pojawiać raz w miesiącu, o ile uda mi się coś nagrać. Też nie będę już naprawiał żadnych przedmiotów, żadnych urządzeń od widzów, z tego względu, że po prostu nie wyrobię się z czasem. Związane z tym jest to, że musiałem oddać telefon, smartfon służbowy do poprzedniej firmy, no i materiał, który tam znalazłem, dotyczył właśnie lampy EL84, więc coś tam się uchowało. Trochę wniosków będzie można wyciągnąć z tego materiału. Tutaj mamy trzy różne schematy. To jest fonika, to jest pana Zawady układ na PCL86, a to jest pana tatusia układ na ECL86. Początkowo chciałem zrobić to, bo mam PCL-ki, ale w końcu stwierdziłem, że mam problem z żarzeniem, bo tam jest inne żarzenie, więc ten układ tutaj wykorzystam, czyli wstęp ECC82 plus regulator barwy dźwięku, który daje zaskakujący wynik. Także ten wzmacniacz chyba lepiej będzie działał bez tego. No i końcówka. Tutaj to obciążenie rozproszone, włączone w taki sposób, jak tutaj macie na rysunku. Na koniec filmu będą tablice z wnioskami. Spróbuję jakąś narrację do tego dograć. Wybaczcie, że film będzie taki trochę nieregularny, lekko posiekany, ponieważ wykorzystuję tylko to, co udało mi się odzyskać z nośników danych. Z karty pamięci aparatu, z telefonu i no niestety część rzeczy przepadła z dyskiem twardym komputera. Został mi tylko laptop w tej chwili, blaszaka nie mam. Dobrze, mam nadzieję, że takie proste doświadczenia, co tutaj zrobię, gdzieś tam wam się przydadzą i będziecie mogli podjąć decyzję, czy w ogóle warto brać się za ECL86 i na przykład ze starego Bambino robić sobie wzmacniacz mocy. To do filmu. Film jest podzielony na dwie części, lampa EL84 i lampa ECL86. Zapraszam. Jest to kontynuacja filmów, które już pojawiły się na kanale dotyczące badań takich układów. Jeżeli to jest pierwszy film na moim kanale, który oglądasz, to zapraszam Cię do zapoznania się najpierw z filmem o kanale Ważne Informacje, a potem do prześledzenia tamtych wcześniejszych odcinków znajdziesz je na playliście o wzmacniaczach lampowych. Dzisiaj chciałem zająć się lampą PCL86 albo ECL86. Wszystko zależy od tego, którą z tych lamp znajdę sprawną. Tu mamy parametry sekcji pentodowej i jak widzicie, często ta lampa PCL86 w odbiornikach telewizyjnych pracowała z tym transformatorem, który nie ma, jak zalecał Philips, 7 kg, a 5,1 kg w stosunku tam przekładni na 5 ohmów zdaje się. Dlatego ten transformator też nie jest idealnym transformatorem dla EL84 czy tam 6P14P. Ale jak było widać, działał i nawet sobie nieźle radził. Wszystko zależy po prostu od wykonania takich transformatorów, co udowodniłem, że po starannym nawinięciu takiego transformatora na tym samym rdzeniu można uzyskać lepsze parametry. Co dzisiaj chcielibyśmy zrobić? Dzisiaj chcielibyśmy zrobić nietradycyjny układ pentodowy. Wiecie, to jest część triadowa, wzmacniacz napięciowy, który nam na tych zaciskach podaje odpowiednie wartości, czyli sygnał wzmocniony tutaj, tu mamy napięcie zasilania, tu mamy sprzężenie zwrotne z uzwojenia wtórnego transformatora. I to jest tradycyjny układ,
gdzie mamy napięcie na siatkę ekranującą podaną przez rezystor, około 250 V powinniśmy tutaj mieć, na anodzie powinniśmy mieć 250 V. Rezystor katodowy około 170 ohmów, a tutaj impedancja uzwojenia pierwotnego 7 kilo. Ale najczęściej wykorzystuje się ten transformator, w związku z czym napięcie zasilania 240 V w okolicach, a rezystor katodowy 220 ohmów. Można by ten układ przerobić na układ o zmniejszonych zniekształceniach, czyli na obciążenie rozproszone, ale pamiętajmy, wiecie, obciążenie rozproszone to także układ ultraliniowy, ale pamiętajmy, że tutaj w tym przypadku ze względu na parametry tej lampy do układu ultraliniowego należałoby bifilarnie nawinąć osobne uzwojenie dla siatki sterującej. Jak to zrobić? Już wyjaśniałem Wam w filmie o układach ultraliniowych. Ta lampa bardzo źle pracowałaby w układzie, gdzie mamy odczep na uzwojeniu pierwotnym do zasilania siatki sterującej. Czyli tak, tu mamy plus u baterii, a tutaj mamy na siatkę ekranującą, a tu mamy na anodę, tak? I ten układ źle współpracuje z tą lampą. Ta lampa nie nadaje się do układów ultraliniowych, dlatego jeżeli chcielibyśmy wykorzystać zalety układu ultraliniowego, należałoby dowinąć dodatkowe uzwojenie. Ale warto sprawdzić, jak ta lampa zachowuje się w układzie z obciążeniem rozproszonym. No i mam na myśli ten sam układ, z którego już korzystałem wcześniej, czyli w obwód katodowy włączymy sobie uzwojenie, które tam na moim transformatorze miało 220 zwojów. Tu sobie włączymy 2100 zwojów. No i tutaj uzwojenie 4 lub 8 ohmów, to było tam 62 zwoje, żeby z przekładnika nam wyszło dobrze. Oczywiście tu zapomniałem UB. Zastanawiam się, czy ta lampa będzie prawidłowo pracowała w tym układzie, a powinna, to przecież większość pętot poprawnie pracowała z tym obciążeniem rozproszonym, zwanym też quad. Gorzej, jeżeli chodzi o współpracę niektórych lamp z układem ultralinear. Na przykład taka lampa jak EL34 lepiej pracuje w układzie pentodowym niż ultralinear, a za to KT88 jest idealną lampą do układów ultralinear, a gorzej pracuje w trybie pentodowym. KT66 połączona w tryb triodowy lepiej pracuje niż w układzie ultralinear. Wszystko zależy po prostu od okresu stworzenia lampy i tego, jakie wtedy były na topie układy. Dobrze. Dlatego też, jeżeli chcesz obejrzeć dalszą część filmu, to przestrzegam, że znowu będą pomiary, warsztaty, oglądanie oscylogramów i słuchanie informacji na temat zniekształceń wprowadzanych przez lampę. Jest jeszcze jedna zaleta układu z obciążeniem rozproszonym, mianowicie rezystor polaryzacji katodowej nie trzeba łączyć tak jak tutaj, czyli za uzwojeniem do masy, a przed uzwojeniem do masy. W ten czas rezystor polaryzacji siatkowej łączymy sobie w ten punkt tutaj i zwiększamy impedancję wejściową tego wzmacniacza. Ma to praktyczne zalety. Nikt w filmach o tych doświadczeniach z pentodą mocy nie zwrócił na to uwagę. Ja tam kombinowałem raz z tej strony, potem z tej strony. Kto uważnie oglądał filmy, wiedział, w którym momencie to się działo. Także można zrobić tak, można zrobić tak. Ma to swoje zalety. Założenia swoje wyjaśniłem. Myślę, że bez trudu wyciągniecie znowu wnioski. Bardzo mile będą widziane komentarze z wnioskami na temat tego wzmacniacza, jego działania dokładnie i co udało się Wam zauważyć podczas tych prac. Zanim jeszcze nie pobadamy układu, to powiem Wam, że miałem cichą nadzieję, że ktoś napisze ciekawe komentarze na temat pracy tego układu, ale się nikt takimi komentarzami nie podzielił, szkoda. W związku z czym ja podzielę się jednym z wniosków, które mogłyby się pojawić w komentarzach pod filmem.
Kreskowane elementy to są elementy polaryzacji różnych elektrod. Znaczenia ich nie będę omawiał, bo nie o to mi chodzi w tym komentarzu. Tu tym rezystorem możemy sobie dowolny potencjał ustawić na siatce ekranującej. Tutaj widzimy, że pierwotne uzwojenie transformatora głośnikowego podzielone jest na dwie różne sekcje. Jedna z nich jest włączona w obwód anodowy lampy, a druga jest obwód katodowy lampy. Prąd anodowy płynie zgodnie przez oba uzwojenia i jak powiedziałem w jednym z filmów, kto uważnie słuchał, ten zwrócił na to uwagę, że uzwojenia musimy łączyć w jednym kierunku. Początek, koniec, początek, koniec. Chodzi o to, żeby prąd wzbudzał nam tutaj w rdzeniu odpowiedni prąd magnesujący, prąd płynący przez uzwojenia. Prąd polaryzacji, czyli ten pochodzący z baterii. Można oczywiście zrobić to też inaczej, mianowicie jeżeli te dwa uzwojenia są równe, wtedy nam by się to napięcie, ten prąd magnesujący rdzeń by się nam zniósł jak w przeciwsobnych układach, ale to nie jest tematem tego komentarza. Tak jak powiedziałem, prąd anodowy płynie przez uzwojenie, ale mamy przecież odwrócone w fazie napięcie sygnału. Czy to nie jest błąd? Nie, bo tutaj mamy ujemne sprzężenie zwrotne. I o tym ujemnym sprzężeniu zwrotnym chciałem teraz powiedzieć. Jeżeli przez na przykład UA oznaczymy sobie napięcie między anodą a katodą, to jest to napięcie anodowe zmienne, sygnałowe, wzmocnione przez lampę. I występuje ono na skrajnych zaciskach uzwojenia pierwotnego między A, B. Wówczas część napięcia, mianowicie XUA, działa między katodą a siatką ekranującą, która ma potencjał stały. Napięcie to jest przesunięte w fazie o 180 stopni względem napięcia anodowego, więc jest ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Układ ten tutaj, co na rysunku widzimy, ma podwójne sprzężenie zwrotne, ponieważ działa to także na siatkę sterującą. Tu mamy też sprzężenie. Ponieważ czułość siatki tej sterującej tutaj jest znacznie większa niż czułość siatki tej ekranującej, to działanie takiego napięcia zwrotnego wywołanego tym uzwojeniem w obwodzie siatki tutaj sterującej przeważa. No i zaletą jeszcze jedną tego układu względem układu ultraliniowego jest to, że możemy dowolnie dobierać napięcie na siatce ekranującej. Nie każda siatka ekranująca ma napięcie równe napięciu anodowemu. Tak jak powiedziałem wcześniej, są lampy, które w układzie ultraliniowym wymagają dodatkowego uzwojenia z tego względu, że napięcie, dopuszczalne napięcie pracy tych siatek jest niższe niż anodowych. Także układ z podzielonym obciążeniem ma pewne zalety względem zwykłego układu ultraliniowego, który też jest jakimś tam układem z podzielonym obciążeniem. Tyle, że tutaj mamy oddziaływanie przez samą siatkę ekranującą sprzężenia, a w tamtym układzie mamy to oddziaływanie już tutaj. Dlatego też myślę, że do układów asymetrycznych, wzmacniaczy asymetrycznych, układ z podzielonym obciążeniem, czy tam z obciążeniem rozproszonym, bo to tak się chyba nazywa, jest lepszy niż ultralinear, gdzie mamy tam dosyć mocne przeciążenie siatki ekranującej. Dlatego też układ ultraliniowego nie będę badał. Może zrobimy sobie to na przeciwsobnych wzmacniaczach, ponieważ to jest po prostu strata czasu. Ten układ daje lepsze efekty, co zresztą można się dowiedzieć z filmu Wzmacniacze i superlatywy. I na koniec jeszcze jeden z wniosków, który mógłby się pojawić pod filmem, na przykład z moim ręcznie uzwajanym transformatorem. Jak pamiętacie, robiłem doświadczenia z różnymi transformatorami, w tym nawinąłem jeden własnoręcznie. Oryginalny TG5 tutaj wrzuciłem 62 zwoje, zdaje się, mój miał 220 zwojów. I teraz przez wzrost liczby zwojów zwiększa się sprzężenie zwrotne przez lampę. I teraz, jeżeli mamy wzrost, oczywiście do pewnej granicy,
liczby zwojów, czyli napięcia ujemnego sprzężenia zwrotnego, to wydaje się, że oporność wewnętrzna lampy dąży do wartości o połowę mniejszą od oporności obciążenia lampy RA. Tutaj jeszcze przez zastosowanie dodatkowego ujemnego sprzężenia zwrotnego do katody lampy sterującej możemy obniżyć zniekształcenia. Niemniej trzeba tutaj dobrać punkt pracy lampy. Ja powiedziałem przy nawijaniu mojego transformatora, że ja nie dbam o przekładnię zwojową, żeby była dokładna. A to wynika z tego, że nie znałem impedancji wewnętrznej tej lampy w połączeniu z moim transformatorem, bo po prostu tego nie policzyłem. Chciałem, żeby we wnioskach właśnie pojawiła się taka myśl, że trzeba dokładnie dobrać punkt pracy. Czy widzicie, że z takim układem jest sprawa bardziej skomplikowana niż ze zwyczajnym obciążeniem tylko w obwodzie anodowym. Tutaj wydaje się, że optymalna liczba zwojów, części tego uzwojenia, to jest 1/10 do 2/10. Nie należy przekraczać 2/10, ponieważ obniża się nam współczynnik wzmocnienia tego stopnia. Wzmocnienie napięciowe nam maleje, co wymaga tutaj większego napięcia sterującego taką lampę. I teraz to stwarza takie niebezpieczeństwo, że ECC83 może być przesterowana, produkując większe zniekształcenia, co zdałoby się potwierdzać, dlaczego nie mogliśmy ze zniekształceniami zejść w obwodzie z moim ręcznie nawijanym transformatorem. Zapraszam Was do wyciągania właśnie takich wniosków, zwracania uwagi na takie szczegóły i analizy tych układów. Jak policzyć dokładnie sobie wzmocnienie układu oraz impedancję wewnętrzną? Widzicie tutaj, i to było ze strony Fonar, ale strona Fonar niestety nie istnieje. Będzie stosowny film na ten temat. Tutaj widzicie oryginalne uzwojenie pierwotne transformatora kład dwójki. Jak widać, całe uzwojenie ma 3180 zwojów. Uzwojenie katodowe ma tylko 318. To stanowi 10 część całego uzwojenia. Tak też ja zrobiłem, tyle że nie policzyłem dokładnie. Tutaj widzicie stronę, na której można znaleźć kalkulator. Widzicie adres tej strony. To jest kalkulator do obliczania transformatorów. Ja z niego nie korzystam, wolę samodzielnie liczyć, ale specjalnie policzyłem w tym kalkulatorze, podałem parametry mojego transformatora, ten, który nawinąłem, i zobaczcie, jakie różnice uzyskaliśmy. Chciałem wam tylko pokazać, że tutaj zmieniła mi się rezystancja wewnętrzna lampy z powodu tego sprzężenia przez katodę do prawie 13 kilo, a wcześniejsza była 68 kilo. Zobaczcie, jak tutaj się zmienia od razu wartość. Teraz mamy wtórne 149, a jak wrócimy do tych 13 kilo powiedzmy, to mamy tylko 127 zwojów wtórnego. Także rezystancja wewnętrzna lampy ma wpływ na przekładnię transformatora. No ale to tak nawiasem mówiąc, z tego co widzę, ręcznie udało mi się policzyć dosyć dobrze ten transformator. Proponowane uzwojenie 2336 zwojów, u mnie 2320. Wtórne co prawda 127, u mnie tylko 90, ale mówiłem, że nie dbam o przekładnię, bo ten transformator jest trochę do innej lampy. Czekam w tej chwili na paski do tego magnetofonu z boomboxa Hitachi 3D88. No i potrzebuję jeszcze potencjometr głośności, który tam był nieoryginalny i telpod był założony. Dlatego tutaj, póki mam jeszcze zmontowany układ tatusia, zrobimy jedną małą zamianę, żeby zobaczyć, co się stanie. Tak jak wam powiedziałem wcześniej, ten rezystor nie podepnę do masy, tylko podepnę w punkt połączenia tak zwanej sztucznej masy. Tutaj, gdzie mieliśmy jakiś tam potencjał 0,86 V i żeby odpowiednio spolaryzować te lampy. Zobaczymy, co się zmieni. To krótkie doświadczenie, a potem przystąpię do tej ECL86. Czynność ta nie jest skomplikowana, po prostu muszę ten rezystor lutować między tę końcówkę a
tutaj w tym miejscu. No i rezystor 510 kilo wlutowany i wlutowany tam, gdzie zaczyna się uzwojenie katodowe. I z tej strony uzwojenie katodowe łączy się na masę. Te przewody są takie zmaltretowane, bo wielokrotnie lutowane, także się tym nie przejmujcie. To mogę tutaj wylutować, bo mi jest niepotrzebne. Lutowałem tutaj inny kondensator na sprzężeniu zwrotnym i ten będzie mi ciął w zakresie wysokiej częstotliwości wszelkie pasożytnicze rezonanse. Ale najpierw, zanim nie wylutuję go, to sprawdzę mimo wszystko i powiem Wam, które rezultaty były lepsze i te rezultaty Wam pokażę. I po tym sprawdzeniu rozmontowujemy wszystko i zabieramy się za ECL86. W tej chwili mamy dokładnie taki układ. Ten kondensator łączą się na wejściu na uzwojenie katodowe. Sprawdzam sobie w tej chwili moc wyjściową dla wzmacniacza. I teraz tak. Widzicie, jak się końcówki tutaj zniekształcają. To jest idealna jeszcze sinusoida, a tu już mamy problem. Czyli tak jest dobrze. I jaką mamy moc wyjściową na 8 ohmach? 5,61 V. Musimy to pomnożyć razy 5,61 i podzielić przez 8. Stwierdza się to, co powiedziałem. Przesunięcie tego rezystora siatkowego spowodowało nam nieco zwiększenie mocy. Nie mamy tak głębokiego, ujemnego sprzężenia zwrotnego. No i sprawdźmy sobie przy tej mocy zniekształcenia. Wpierw kalibrujemy oczywiście miernik. To, co powinniśmy mieć, robimy pomiar. Przy mocy znamionowej oczywiście to zniekształcenia mierzę. Mamy 1,6. Ustawiony 1 W. W sumie powinniście obserwować na wprost, tak żeby wskazówka Wam się odbijała, pokrywała z odbiciem. I jak myślę, mamy w tej chwili 38 setnych. Dobrze liczę? 3, 2, 4, 6, 36 setnych. Ostatnio źle policzyłem. Więc teraz sprawdzam dokładnie. Mamy tą skalę jedynkę. Jeden jest na koniec. 36 setnych procenta dla 1 W. To sobie wpisujemy. 0,36. Znaczna poprawa. Nie wiem, czy to przypadkiem nie są zniekształcenia tego źródła już. Nie mierzyłem tego. Także widzicie, to sprzężenie tutaj zrobione w taki sposób nieco nam zmniejszyło zniekształcenia dla 1 W. Przy mocy znamionowej poprawy nie widać. Są bardzo podobne, tam chyba 1,4 było. Wzrosła nam moc. Także musielibyśmy wcześniej zmierzyć przy tej mocy, którą tam mieliśmy. A ja już nie pamiętam, bo to było tydzień temu, jak ta moc tam wyglądała. Dobrze, czyli widzicie, że najlepszym układem dla EL84 i transformatora, który nawinąłem, to jest właśnie takie połączenie. Zrobimy jeszcze jedną rzecz dla 1 W, przemieciemy całe pasmo i zobaczymy, jak tam się to będzie zachowywało. Tutaj jest amplituda, wartość liczbowa, jeżeli ktoś nie wie, co to jest sinusoida. I sinusoida powinna być w całym paśmie taka sama. Jeżeli chodzi o zniekształcenia, kształt. Oczywiście tutaj zmieniam podstawę czasową, więc ona się rozciąga, ale chodzi, że nie powinna być jakichś tam od wybrzuszeń, odkształceń. Tu mamy częstotliwość. Jak widzicie, na razie mamy ciągle ten sam 1 W. I już nam się zmniejsza. I pojawiły się zniekształcenia. 25 kHz. Jak widzicie, możecie sobie teraz to dokładnie zobaczyć. 25 kHz. Mamy wpływ jakiś harmonicznych, nieparzystych na kształt, ale spokojnie do tych 20 kHz jest elegancko. I tak to można by było zostawić.
Oczywiście z drugiej strony pasma mamy tragedię, bo niestety ten transformator nie daje rady, jeżeli chodzi o przenoszenie niskich częstotliwości. Co prawda dla 1 W to jest zupełnie co innego jak dla mocy znamionowej, ale widzicie, 1 W bardzo ładnie. No tam nawet jakby się słuchało 1 W, to można tym wzmacniaczem wysterować 30 Hz bez zbytnich zniekształceń. Tak? Czyli nie ma co narzekać, jest ok, ale gdy zwiększymy moc do mocy znamionowej, to niestety ten przebieg już taki ładny nie będzie. No dobra, moc znamionowa 1 kHz, 10 kHz i mamy spadek przy 19, ale to jeszcze w granicach 3 dB jesteśmy. No i to zniekształcenie się tutaj pojawiło. To jest po prostu spowodowane tym, że nie jesteśmy idealnie w odpowiednim punkcie pracy. Tam taki tutaj na dole to wybrzuszenie. Jak zmniejszymy amplitudę, to oczywiście nam to zniknie. O, jak ładnie nam zniknęło. Także jest to kwestia do dopracowania. Żeby być kompletnym w tych wszystkich pomiarach, pomierzę napięcia i wtedy przekonamy się, gdzie jesteśmy na charakterystyce tej lampy. Jedną rzecz teraz chcę jeszcze zmierzyć. Wpiąłem się tutaj i ile mamy między tymi dwoma punktami potencjału. I to jest napięcie polaryzacji 5,70 V. Powinno być troszeczkę więcej. Stąd, tak jak mówiłem, jest problem ze zniekształceniami dla tej lampy. Może zwiększenie tej rezystancji spowodowałoby przesunięcie tego punktu. Dla ciekawych zagadnienia podaję, że RK mam 142 ohmy, to jest ten rezystor. I prąd płynący przez RK to jest 49,6 mA, czyli jest to prąd siatkowy i prąd anodowy. I prąd płynący tutaj przez to wspólne uzwojenie. To jest właśnie 49,6 mA. A skąd wiem? No bo to napięcie minus to napięcie przez rezystancję. Przykładowa charakterystyka. Idealny punkt wyznaczony, ale my możemy z powodu parametrów panujących w układzie, albo na przykład ze złego obciążenia anodowego, przesunąć ten punkt. I stąd mamy zniekształcenia. Jak macie rozłączone napięcie, tak jak ja w tej chwili, możecie po prostu sobie zmierzyć rezystancję uzwojenia pierwotnego, a rezystancja uzwojenia pierwotnego to jest ta, która stanowi drut dla prądu stałego, czyli prądu polaryzacji, bo zawsze przez ten transformator jakiś prąd płynie, jest to prąd polaryzacji i ze spadku napięcia na transformatorze 273 minus 261 możemy sobie obliczyć prąd, który płynie na anodzie i w sumie katodzie także, bo to jest nie, na anodzie. Jak widzicie, ten prąd się troszeczkę różni tutaj, ale niewiele, czyli mamy bardzo mały prąd siatkowy. Rozkład harmonicznych. 20 mV na działkę, skala 2,5 kHz, mamy 100 Hz, jak widzicie, jest trochę tych zniekształceń. Tutaj jeszcze to jest szum. Zmieńmy sobie częstotliwość, mianowicie dajmy 1 kHz. Żeby teraz nie zaciemniać. To jest kształt przebiegu. A teraz operation ad limit i przesunąć. No nie jest to łatwo tak na żywo operować tym oscyloskopem. Jak widzicie, druga się wybija, leży. Tutaj mamy dane dla niebieskiego przebiegu. A jaki tam mamy jeszcze ten Blackman, to jest najlepsze dla przebiegów audio. No i pomiary. Mamy moc prawie znamionową. Wybija się druga, potem tutaj trzecia, no i coś tam się jeszcze pojawia. Mamy tutaj przestrzeń 3 kHz, możemy to troszeczkę zmniejszyć. 6,5 kHz. Dobrze. Kto orientuje się w widmie, ten będzie wiedzieć, co tutaj się pokazuje. Co w ogóle włączyłem te przebiegi? No, żeby sprawdzić coś. Chciałem wiedzieć,
co to jest za źródło tych tutaj zniekształceń. Zanim tego nie rozmontuję i przejdę do PCL, do ECL82. Dyżurny utwór. Trudno to ocenić po jednym kanale, bo to widzicie, tutaj jest tylko jeden kanał podłączony, ale gra. I jeszcze jedna ważna rzecz. Lampy są gorące. Widzicie, anoda to jest 170 stopni. No już przy... Także tutaj w tej chwili, bo błąd paralaksy jest, to ja mierzę w anodę tam 2 cm niżej, 1,5 cm niżej to jest anoda od tego lasera. Mamy 180 stopni, natomiast trioda, ona, ciężko mi tam wycelować w nią, ona jest chłodniejsza nieco. Sam transformator też jest chłodny, 30 parę stopni ma uzwojenie, rdzeń jest chłodniejszy, także jest ok. Tamten transformator, rdzeń też 30 parę stopni, a uzwojenie, znaczy to co na wierzchu się znajduje, 30 parę stopni, czyli mamy to samo. Kondensatory bardzo chłodne, dławik. Dławik nie ma co się natrudzić tutaj. Dławik jest troszeczkę za mały. No, czyli jest ok. 35 stopni dla transformatora, bo zawsze mnie ciekawi, jaką tam temperaturę ma, jak pracuje. No to to jest dla głośnikowego, tam się nic nie dzieje, żadne przegrzanie nie mamy. Natomiast lampa, trzeba pamiętać, 170 stopni. Gdybyśmy chcieli ją dotknąć, to może się zdarzyć nam bardzo poważne poparzenie. No jeszcze tak przed rozbiórką tknęło mnie, żeby przynieść odtwarzacz sypialnianą, zestaw głośnikowy. W brzmieniu nic nie brakuje, jest trochę więcej sopranów niż się spodziewałem i bas mógł być lepszy. Mówię, to jest ograniczenie rdzenia tego transformatora, że te 100 Hz, 80 Hz to jest to minimum, co on tam przyniesie i powyżej. Troszeczkę słychać tę trzecią harmoniczną, ale nie jest źle. Da się słuchać. Więcej nie mogę puścić. Zapomniałem, że przecież mam utwory, które mogę wam puścić. Ale nie jest on najlepszych lotów, że tak powiem, jeżeli chodzi o odtwarzanie wszystkich częstotliwości. W głównej mierze tam dominuje środek pasma. Gra, to jest najważniejsze. I gra z różnymi głośnikami. Jeżeli byście SE używali, to pamiętajcie, że najlepiej one współpracują z głośnikami szerokopasmowymi. To nie tylko moja opinia, a także kilku specjalistów w branży audio i uważają oni tak jak ja, że wzmacniacz asymetryczny najlepiej gra bez zwrotnicy z głośnikiem szerokopasmowym. Ten akurat, co tu widzicie, to jest Monacor w konstrukcji CT193 i to jest dosyć udana konstrukcja, także można by używać. Do przyjemnego posłuchania muzyki. Taka wskazówka. Jak odróżnić lampę ECL od lampy PCL? Wiadomo, że te biorą 78 setnych ampera. W okolicach tam 75-78 setnych ampera przy żarzeniu 6,3 V i tylko takie żarzenie możemy podać. A tutaj mamy zmazany napisik. Nie wiemy, czy to jest PCL, czy ECL86. No więc podamy te 6,3 V, no i się okazuje, że mamy mniejszy prąd. Lampa się nie żarzy. No to zwiększmy napięcie do, powiedzmy, tam 12 V. Widzimy, żarzenie szeregowe dla tej lampy według katalogu to jest 300 mA i napięcie około 14,7 V i odzyskujemy już ten prąd żarzenia.
przy napięciu 13 V i lampa zaczyna się nam żarzyć. W taki prosty sposób możecie sprawdzić, jeżeli nie znacie lampy. Druga rzecz, rezystancja, no to jest taka spiralka grzejna, to jest większa dla tych lamp, niżeli dla tych lamp. Tutaj jest rzędu tam 1 ohma do 2, a tutaj około 5-6 ohmów. Muszę poszperać za potencjometrami 1 mega i mniej więcej wartości dla korektora. I zrobimy sobie coś takiego, że jedną lampą będzie tutaj połówka ECC82, o ile znajdę, i jedna ECL86. Oczywiście to nie będzie tak dokładnie jak w tym układzie zrobione, ale możemy skorzystać także z elektroniki praktycznej, gdzie pokazano taki słabowity wzmacniacz na PCL-kach 86. PCL-ki są tańsze od ECL-ek, także warto. Tamten wzmacniacz, co był przed chwilą. I tutaj mamy pana tatusia, projekt na ECL86 z zasilaczem już, który jego zadaniem, przepraszam, jedyną rzecz trzeba poprawić w tym zasilaczu. Na płytce drukowane jest dobrze. Cechą szczególną tego zasilacza jest to, że nie jest stabilizacja napięcia tutaj wymagana priorytetem, a jedynie tłumienie tętnień. I to jest podstawa we wzmacniaczu klasy A, ponieważ bierze on stały prąd z zasilacza. Czas montażu tego makaronu to jest jakieś 2,5, no może 3 godziny. Z szukaniem elementów, z jakichś tam, wiecie, zapasów. Niektóre są nowe, niektóre nie są nowe. Niestety już jest ciemno na dworze, jest 21 i nie będę dzisiaj tego uruchamiał. Muszę to sprawdzić jeszcze raz i dopiero wtedy podłączyć do napięcia. Mam taką informację, znowu zmieniam pracę. Więc każdy, kto zapytuje mnie w komentarzu pod filmem, czy naprawię mu sprzęt, od razu może uzyskać odpowiedź: nie, nie naprawię, nie będę mieć czasu. Znowu zmieniam pracę, co prawda bliżej miejsca zamieszkania, ale niestety nie będę mieć w ogóle czasu na naprawy i być może nie będę mieć czasu na prowadzenie kanału, ponieważ będzie to praca trzyzmianowa, 7 dni w tygodniu przy hodowli bydła. Także nie wiem, jak potoczą się dalej losy kanału, być może będzie trzeba go zamknąć. Na razie jeszcze coś tam jest nawgrywane, można oglądać. Zobaczymy, jak mi z czasem wyjdzie. Jeżeli kanał będzie dalej istniał, chociaż filmy będą z mniejszą regularnością, to będziecie mieli co oglądać. Sprawdziłem cały układ, odpalam. Żarzy się to, co chcę, żeby się żarzyło. Mamy lewą połówkę. I to się zgadza. Można spróbować odpalić napięcie anodowe. Tak więc odpalamy napięcie anodowe. Nie mamy oscylacji na wyjściu. Możemy uruchomić generator. Mamy na wyjściu jakiś sygnał, ale musiałem coś skiepścić, bo regulator basu zmienia mi wzmocnienie. No zobaczcie, tu sobie zmieniam basem. Nie, sopranem. I coś mi się tam nie tak dzieje. Przy basie nie mam reakcji, więc jest dobrze. Natomiast tutaj, jak ustawię sobie wzmocnienie na tym, to mi sopran reguluje. Muszę sprawdzić jeszcze raz, co tam sknęciłem w tej siatce. Przypadkowo miałem zwarcie tego suwaka z tą końcówką. Dlatego mi tak dziwnie ten sygnał od sopranu tutaj działał. Mogę załączyć anodowe. Nic złego się nie dzieje. No, mamy jakieś 3,20, nie, 3,36 V bez sprzężenia zwrotnego. Regulacja sopranu, no troszeczkę tam, wiecie, jednak może reagować, bo to jest do położenia środkowego. No, w położeniu środkowym załóżmy, że jest to. No to mamy 3,33. Czy 47 na 8 ohmach. Nie spodziewałem się więcej jak 1,5 W przy
tym sprzężeniu przez katodę na transformatorze. Zresztą oryginalny ten wzmacniacz też ma 1,5 W. Widzicie? No, pan tatuś zrobił układ 2-watowy, 2,5 W niby, ale on nie ma sprzężenia przez katodę, które zmniejsza dużo wzmocnienie. Czyli mamy tutaj takie ładne połączenie. Zobaczymy, czy nam w częstotliwości pójdzie dobrze. No, mamy 11 kHz, troszeczkę mamy spadek. 26 kHz i się dalej trzyma. No to, co przed chwilą widzieliście, to było wycięcie totalnie sopranu filtrem. 30 kHz, mamy 230 V, no i mamy zmniejszenie. Czyli moim zdaniem bardzo dobrze. Z drugiej strony będzie też trochę słabo, bo myślę, że będzie nam cięło 100 Hz. Tak jak mówiłem, lampa nie daje rady. Zmniejszmy troszeczkę wzmocnienie. To była druga harmoniczna, by kto pytał, nie? Mamy tę moc 1,5 W i jedziemy sobie w dół. Mamy 70 Hz. Tego się spodziewałem. Żeby to ładnie wyglądało, musimy nieco zmniejszyć wzmocnienie. O. Jak bas zmniejszymy, to też będzie dobrze. Mamy, widzicie, wraz z nasycaniem się rdzenia to po prostu idzie. Mamy 40 Hz i to samo prawie napięcie, więc myślę, że wzmacniacz będzie ładnie pracował. Lekkie podbicie basu mamy nawet. A zobaczmy, jak zrobimy minimalnie. Zmienimy falę na kwadrat. Częstotliwość 100 Hz. I zobaczmy, czy będziemy mieli jakieś przerzuty. To jest 100 Hz. Odkształcenie jest dosyć znaczne. Zmniejszyłem bas. Zwiększyłem bas. Widać po kształcie fali. Zwiększyłem sopran, zmniejszyłem sopran. Dajmy sobie teraz 1 kHz. Go musimy ustawić odpowiednio. Nie mamy zbyt dużych przerzutów, co mnie cieszy. Widać, że jest szerokie pasmo w tym wzmacniaczu. Bas w jedną i w drugą stronę. Zmniejszony, zwiększony. Podobnie się będzie zachowało przy sopranie zmniejszonym i zwiększonym. Tak mniej więcej to by była reakcja w połowie, o, tak trzeba ustalić. To oznacza rezonansę gdzieś poza zakresem akustycznym. Zobaczmy 10 kHz. No i to jest to, co mówiłem. Zobaczcie, jak sopran zmienia nam działanie na prostokąta. I zobaczmy jeszcze. No 20 kHz to już jest wina całego tego układu, że to mamy sinus zamiast kwadrata. No ale czas podłączyć muzyczkę, nie? Zamiast tego tutaj układu i zobaczyć, czy to gra. Ale zanim jeszcze nie włączę jakiejś muzyczki, to zrobię jedną rzecz. Pomierzę napięcia i sprawdzimy, jak nam się zachowuje ta lampa, jakie napięcia ma. Mam takie napięcia, lampy z pewnością pracują zbyt wysokim napięciem. Jakiś 1 kilo tutaj, żeby zmniejszyć napięcie z zasilacza. Bo z zasilacza rzeczywiście 280 V mi szło, co jest troszeczkę za dużo. Dobra, na tym kanale sobie napiszę, albo czarnym tutaj sobie napiszę, jak zmieniły mi się napięcia. Napięcia mi się rozłożyły nieco bardziej korzystnie. 276 z zasilacza, czyli tutaj w tym miejscu mi wchodzi. Na anodzie, czyli za transformatorem, mamy 265, 606 na katodzie, 103 tutaj. Spada nam przy 6 kHz, a to jest wpływ kondensatora 1 nano.
to możemy go spróbować z powrotem ominąć, skoro mamy już w pętli sprzężenia zwrotnego jeden kondensator, czyli tutaj mamy obejściówkę zrobioną dla tego rezystora. Tutaj w projekcie jest 3,3 nanofarada. Nie mam takiego kondensatora na 250 V, więc mogę spróbować go ominąć, licząc na to, że ten kondensator wytłuminam poprzez przesunięcie fazowe oczywiście pewnych częstotliwości, wytłuminam rezonans. Można jeszcze tutaj zbocznikować ten rezystor, dając jakiś tam kondensator, który ma oczywiście pojemności jakieś 300 pico, który będzie nam korygował pętlę. Znowu wyrzuciłem ten piękny na 2,5 kV kondensator 1 nanofarada z obwodu anodowego, czyli tutaj stłumienia rezonansu wzmacniacza, i zobaczmy, czy wpłynęło to w jakiś sposób na... Tak, oczywiście. Mamy tutaj ten rezonans 39 kilo. I zaraz możemy zobaczyć piękne intermodulacje. To jest właśnie intermodulacja z tym 39 kilo. Niestety nie mogę zmierzyć zniekształceń harmonicznych, bo PMZ-a mam zepsutego. Jeszcze tutaj widać, leży kondensator. Nie wmontowałem go, bo nie miałem czasu. Ale dobrze, spróbujemy, może komputerem uda mi się coś tutaj wykombinować, żeby zmierzyć te parametry. O ile mi się uda, wtedy wam je zademonstruję. To bojowisko, które tu widzicie, to jest efekt jakichś tam doświadczeń z lampą ECL86. I tak wiem, że ta lampa jest zużyta. To wyszło mi w trakcie zabawy z tym wszystkim. Ta lampa jest w miarę dobra. I teraz tak, dokonałem nawet pomiaru za pomocą RMAA i otrzymywałem takie charakterystyki, więc postanowiłem nie prezentować wam tego materiału, okroić go trochę i zrobić coś, żeby mi tutaj jednak do tych 20 kHz dociągnęło i pozbyć się w regulatorze barwy dźwięku tego wybrzuszenia tutaj. Wprowadziłem do tego symulatora dane z foniki, jeżeli chodzi o regulator barwy dźwięku. Jak widzicie, ten regulator działa źle. Żeby była płaska charakterystyka w miarę, to bas musimy dać na minimum i lekko obniżyć treble. O, i tak mamy dziurkę po środku. Zobaczcie, jakie tłumienie wprowadza w tym momencie do układu taki regulator. Tutaj mam zespół głośnikowy, nazywa się Telefunken TL chyba 0, TL41, 4 ohmy, 15 W. Posłuchajmy. Może bym miał inny materiał źródłowy do pokazania, to byłoby to inaczej. W każdym razie działa. Zmiana, tam wyłączyłem od żarówki. Przełączyłem się tam na pełną sieć. Niewiele poprawiła z mocą, ale zwiększyła napięcie zasilania, nie? Przesuńmy trochę do przodu ten kawałek. Jedynie co mogę powiedzieć, lekko matowe brzmienie ma ten wzmacniacz. Taki przybrudzony jest ten dźwięk. Tak mi wyszedł pomiar.
Zmieniło się nam napięcie zasilania wyżej, ten czarny kolor, z tego względu, że lampa bierze mniejszy prąd, ale mamy 267 w tym punkcie. Piątka na anodzie 259, czyli wzdłuż lampy jest 251 V lub 2. 264 mamy na siatce ekranującej. Powinniśmy zmienić trochę ten rezystor, żeby nam tutaj to napięcie się nieco zmniejszyło. Powiedzmy tam do 260 V byłoby ok. Na katodzie mamy 7,58, a było 6,69, czyli mamy inny punkt pracy. A pozostałe parametry tych lamp, tej lampy i tej lampy się tutaj nie zmieniły. Dobra, teraz możemy zobaczyć, jak nam się zmieniło pasmo przenoszenia. Jest to na przykład 100 Hz. Zobaczmy sobie. I 2,80 zróbmy napięcie, czyli dla 1 W. Bo mamy 8 ohmów na obciążeniu. 2,83, tak mniej więcej powinno być. Może być 2,80, to jest trochę za dużo. Dla tego pomiaru może tak być. I mamy tak, 100 Hz. I troszeczkę zwyżkę mamy przy 1 kHz. Ten ta sinusoida nie jest idealna. Może faktycznie powinniśmy troszeczkę przesunąć jeszcze ten punkt pracy. Jak widzicie, mamy coraz większe częstotliwości. Zróbmy sobie, to jest 11 kHz, to jest 12 kHz. Mamy nieco wyższe napięcie niż dla 1 kHz, czyli tam, o, już spada, to jest 29 kHz. 1 W mamy nadal przy 25 kHz. Czyli pasmo przenoszenia dla 1 W jest większe. Zobaczmy sobie dla 1 kHz, ile mamy mocy znamionowej. Amplituda. No tutaj już cnie nam dół. 4,53 V. 2,6 W prawie mamy. Przy zniekształceniach pewnie 10%. Czyli tyle, ile pan tatuś nam podawał. Doświadczalnie jeszcze można ten tutaj rezystor katodowy w jakiś tam sposób dobrać, żeby ustalić odpowiednio punkt pracy, albo policzyć go po prostu i sprawdzić potem przebiegi, jak nam będą wyglądały. To jest odwrócony w fazie oczywiście ten przebieg, nie? Także jesteśmy trochę nisko, 7,58 V, czyli na charakterystyce przejściowej zeszliśmy nieco w dół. Ale nie martwmy się, można to z powrotem wrócić tą kompilacją rezystorów. To nie jest już istotne. W każdym razie mam delikatne nierównomierności pasma. Musiał iść po komputer, żeby sprawdzić jeszcze raz tą samą metodą co wcześniej. Bo nie mam niestety naprawionego PMZ-a. Zobaczymy jeszcze jak to będzie grało. No jak słyszycie, piszczy. Zobaczmy sobie jeszcze. No inaczej to zrobimy. Regulacja. Działa? Działa regulacja bardzo ładnie. Lepiej niż działała wcześniej. Nie jest takie... To zobaczmy jeszcze 10 kHz. Czy sopran będzie działał? Tak. Działa regulacja. No to czas podłączyć muzyczkę. No i próba generalna. No coś tam gra.
Więcej sopranu jest niż wcześniej. Ktoś tak lubi. Okej, działa. Teraz się uważnie skupcie i zobaczcie, na środku ekranu będzie widać rozbłysk. O, to jest żarzenie siatki ekranującej. Jeżeli macie coś takiego, to po prostu wyłączcie wzmacniacz i wymieńcie lampę. Niestety obniżenie napięcia przez nawet rezystor 1 kOhm nie daje spodziewanych rezultatów. Po prostu ta lampa nadaje się już do wymiany, jest wyeksploatowana. Stawię na próbę tą słabszą lampę i zobaczymy, oczywiście też będą się obniżać napięcia, i zobaczymy, czy taki rozbłysk będzie na siatce ekranującej. Lampa na miejscu, musi się wygrzać. I zobaczmy. Jak widzicie, nie widać, żeby były jakieś tam czarne wygrzane miejsca, znaczy czerwone wygrzane miejsca. Wniosek jest taki, że ta lampa ma bardzo dużą moc straconą na siatce ekranującej, natomiast ta lampa zachowuje się w porządku, chociaż też jest wyeksploatowana, bo ma mniejszą emisję. Wymontowałem ten tutaj rezystor katodowy 150 ohmów prawie. Dałem 110 ohmów, jak było wcześniej. Mamy taką moc wyjściową 2,68. No to trochę za dużo jest nawet. To tam. I widzicie lekko zniekształcony przebieg. A to wynika z tego, że jeszcze bym musiał naprawdę przeliczyć punkt pracy. Tak więc zmierzmy sobie napięcie. To jest napięcie zasilania 272 V. Napięcie na anodzie za transformatorem 264 V. Napięcie na katodzie 6,28 i napięcie na uzwojeniu transformatora 75 V. Na które to jest napięcie teraz? To napięcie tam 0,70 parę setnych volta, to jest tutaj, a 7 V było tutaj. Także to napięcie minus to napięcie daje nam, oczywiście po dzieleniu przez rezystancję, daje nam prąd płynący w tym obwodzie. Zobaczmy jeszcze, jakie mamy napięcie na siatce ekranującej. 267 V i bez rozbłysków. Przed opornikiem 275. 268, dobrze. Na anodzie triody 83 V, bardzo dobrze. I tu jest taki moment, w którym muszę uważać bardzo, żeby niczego nie dotknąć. 57 V na ECC 82. Tak, szczerze powiedziawszy, biorąc pod rozwagę zniekształcenia 10%, można by powiedzieć, że tam 2,8 W będzie miało, prawie 3 W. Ale chyba nie o to chodzi. Teraz zrobimy sobie próbę odsłuchową. Muszę przygotować układ. Za dużo mocy dałem. Mogłoby się to podobać, to brzmienie. Gdyby nie fakt, że lampa jest wyeksploatowana. Widać, że po zmianach tak czy siak mamy lekkie wybrzuszenie przy około 30 Hz. Myślę, że to jest wpływ karty komputerowej. Zawsze mi tak tutaj wychodziło. Potem mamy w miarę płasko. Tu mamy minus 10 dB i tak mniej więcej 6-7 kg przy minus 10 dB. Nie jest to rewelacja, ale pas też działa.
Ostatnią rzeczą, którą robię, to jest pomiar. Oczywiście, wiecie, tutaj może się indukować jakiś przydźwięk, więc... Ale ostatni pomiar jest bezpośrednio na wzmacniacz, bez regulatora barwy dźwięku, więc zaczynamy pomiar, start, test i tam coś się dzieje. Chciałbym wam to pokazać bez odbić, ale niestety chyba mi się nie uda. Więc tak, nie mam matowego ekranu. To jest plus barwa. Jak widzicie, rzeczywiście wprowadza dużo takich nierównomierności pasma. Mamy podbicie basu plus 30 dB. Na, jeżeli chodzi o sopran, to niestety tutaj nie mamy żadnego podbicia. Musielibyśmy brać od tego punktu to. Coś nie tak jest z tą barwą. Tutaj mamy obie barwy na minus, czyli działa. Tutaj mamy niby flat regulatory barwy, a i tak soprany nam obcina. A tutaj mamy pominięte regulatory. I mamy przy 20 kHz minus 7 dB. Czyli trzeba popracować nad pasmem przenoszenia dla tej lampy. Myślę, że to jest ten kondensator. Jego trzeba dobrać odpowiednio. Gdy go usuniemy, mamy rezonans. Gdy będziecie analizować te tabelki, to zwróćcie uwagę, że w drugim pomiarze tutaj mam, w tej drugiej tabeli, tej, mam tutaj kondensator innej wartości, 2,2 nano. Tutaj mam innej wartości opornik, około 150 ohmów. I jakie zmiany jeszcze poczyniłem? Aha, zmiana jest tutaj, w tym regulatorze barw dźwięku. Ten rezystor nie jest pominięty. Przedtem miałem tutaj zwarcie po prostu, czyli teraz mamy w obwodzie ten rezystor, co zresztą nie poprawiło działania tego regulatora. I wyciągniemy jakieś wnioski do tego układu z obciążeniem rozproszonym na innej niż poprzednio lampie, czyli na PCL86. Transformator na uzwojeniu pierwotnym ma w okolicach 6,5-6,7 kOhm. Zmniejszyliśmy impedancję wewnętrzną lampy oczywiście, przez to sprzężenie zwrotne tutaj. I napięcie zasilania na anodzie mieliśmy w okolicach 250 V, co jest dobre. Napięcie na siatce też widzieliśmy, że też w okolicach 250 V, bo to napięcie mierzymy względem tego punktu, napięcie na lampie. Można by było podnieść napięcie zasilania, ale to dla tej lampy jest niekorzystne. Też widzimy, że lampa PCL86 niekoniecznie dobrze pracuje z różnymi układami sprzężeń przez transformator głośnikowy. Najlepiej pracuje po prostu normalnie w układzie pentodowym z globalnym sprzężeniem zwrotnym. Co można powiedzieć jeszcze z tych pomiarów, które na końcu widzieliście? Na pewno te badania za pomocą komputera nie są miarodajne z tego względu, że ta karta dźwiękowa w tym komputerze nie za bardzo chce współpracować ze wzmacniaczami. No ale było widać, że ten układ rodził duże problemy, duże zniekształcenia. Natomiast kiedy wpinałem się bezpośrednio na potencjometr głośności, to mogliśmy zobaczyć, że mamy małe zniekształcenia, małe intermodulacyjne, bardzo niski szum. Warto zastanowić się, czy taki stary schemat jakiegoś tam układu barwy dźwięku po prostu wpiąć w nowoczesny wzmacniacz, który konstruujemy. Otóż nie. Najlepiej po prostu policzyć sobie to. Pasywna regulacja barwy dźwięku we wzmacniaczu lampowym to film numer 18 na playliście Wzmacniacz lampowy. Tam pokazałem wam wzory, na których można polegać, żeby policzyć sobie regulator barwy dźwięku. Można też zastosować ten symulator, który widzieliście. Na screenie możecie przeczytać jego tytuł i go poszukać w sieci. Co jeszcze można powiedzieć? Na pewno PCL86 jest lampą słabszą i gorszą od EL84, ale jest to typowo lampa telewizyjna i do małych radioodbiorników, także no tutaj cudów się nie należy spodziewać. Można też wysunąć wniosek na podstawie pomiarów, że impedancja wewnętrzna lampy wskutek obciążenia katody 10% tego uzwojenia pierwotnego transformatora spadła nam poniżej 4 kOhm. To wynika także z wzorów, które
przedstawił pan Williamson w jednym z tekstów wzmacniacza i superlatywy. Tam też pokazał wzory, jak to policzyć wszystko. Doświadczenie pokazało, że sprzężenie przez katodę jest możliwe w takim układzie. Warto się zastanowić jeszcze, czy takiego sprzężenia nie zrobić do tej lampy. Czyli osobne uzwojenie, dać powiedzmy te 60 zwojów, dać na tej lampie 60 zwojów przez transformator i wtedy transformator zniekształcenia, które on powoduje, byłyby korygowane już we wzmacniaczu napięciowym. To wszystko, co chciałem wam pokazać w tym filmie. Wyciągajcie wnioski, piszcie swoje uwagi w komentarzach. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się.